Ackerbrügge. Te mieszkania tam to kurde nie dla każdego. I stoi Color Line. Prom między Niemcami a Norwegią nie pływa, zaparkowany tam jest. Maszyny wczorajsze. Maszyny. Bo on powinien tu przypływać z tej strony. Ale przypływa tylko taki prom. Color Line, cargo. Same naczepy, autobusy nowe, przyczepy, kampingi. Tu jest asfaltownia. W samym centrum miasta, na porcie tak zwanym Filipstad. A tu jest ten statek, już przygotowany na poniedziałek na załadunek naczep nowo. I będą się tutaj zrzucali. Nie wiem, gdzie oni to wywożą. Czy tak w morze po prostu i on to wysypuje, czy coś usypują jakieś w innym miejscu, jakaś może jest jakaś ta taka kruszarnia, która po prostu zabiera to od nich na drugą stronę fiordu, czy w innym miejscu tam. Można by było wejść na tą rampę, ale można wyciągnąć te nóżki z tego, nawet jedno jest wyciągnięte, ale nie będę tu robił schizu, bo może kamery są jakieś. Pływają sobie na łódeczkach. Słońce jest. A tu jest Color Line'u terminal taki prawdziwy, który po prostu powinien przypływać Color Line. O, tam fajnie widać teraz. Ładna jest widoczność tą skocznię. Zrobi się ostrość. O, skocznia Holmenkollen. Dobra. Najwyżej dam pauzę i nagram, jak wyjeżdżam sobie tutaj. I ten, w Islandii takie statki rozładowywałem, na jaką miałem ekstra pracę z kolegą z Holandii. Kurczę, przyjeżdżały takie wysokie z Chin, trzeba było je rozładować, więc robiliśmy tam pełną parą. Tu kilka pięter w środku, kilka tych ładowni zamykanych. No, tam jest Color Line, z drugiej strony są wszystkie sprzęty, wszystko co przyjeżdża. W ogóle tutaj jak się przyjeżdża do Oslo, to kontroli jako granica, nie? Tam jest Bygdøy. Tu jest dużo różnych firm na tym. Dobra, dam pauzę i zobaczymy. A, złapię ostrości. Ach, z tymi telefonami. Może tak przystawiam na chwilę i tu się coś włącza i dlatego ono. O, wiem. Złapię czy nie złapię? Złapało. Stoją autobusy do Oslo, kilka manów. Kampingi. A tu jest cały terminal. Muszę podnieść oś w tym przyczepie, ale ona się powinna sama automatycznie podnosić. Nie wiem, czegoś nie, może się nie napompował powietrze. Tam zielone jakieś przyszły. Cały terminal, wszystko co przyjdzie to tutaj. Z tej strony kampingi. Po drugiej stronie też jest zajezdnia autobusowa, no ale normalna taka. Firmy byłej Netbus teraz wy... Dobra, kończę, bo to muszę zobaczyć, czy ja tu nie potrzebuję coś z tą przyczepą porobić.